Siema, siema, ta opowieść to nie ściema. Witam was, moi drodzy, z malowniczych brzegów rzeki Skawy. Teraz wam opowiem ciekawą przygodę, jaka mnie spotkała. Wybrałem się nad, słuchajcie, Skawę połowić sobie na suchą, mokrą muszkę, na nimfę. Takie też muchy sobie przygotowałem, spakowałem. Co się okazało, że oczywiście spudłowałem z wyborem, bo streamer okazał się w te dni, w których ja teraz łowię, najskuteczniejszą przynętą. A co zrobić, jeżeli nie ma się linki tonącej i tu byłaby potrzebna minimum trzecia klasa? Co zrobić, jeżeli w woreczku, w kamizelce ma się, słuchajcie, 5 streamerów? Trzeba sobie dawać jakąś radę. Jedyne wyjście, jakie w moim przypadku przyszło mi na myśl, to założenie na pierwszy strzał do żyłki. Znalazłem w pudełku larwy na kulkach 5,5 i założyłem taką larwę jako tą muchę prowadzącą, a na skoczka założyłem, słuchajcie, czarnego streamera, czarnego puchowca z pomarańczową kulką. I co się okazało? Woda się otworzyła momentalnie. Poniżej mostu złowiłem kilkanaście ryb właśnie łowiąc w ten sposób, ale niestety co? Urwałem te streamery. No, 5 sztuk było dokładnie w pudełku. Dzięki Bogu jest Sportfish chyba, sklep Staszka Gustka, gdzie podjechałem sobie, mam tam kawałek i dokupiłem kulki 5,5, bo w głowie zaświtał mi pewien pomysł, jak to zrobić, żeby bez pływającej linki spróbować jakkolwiek dobrać się do tych ryb, które chcą streamera. Jak widzicie, tutaj woda ciągnie i jest głęboka. Co zrobiłem? Ściągnąłem żyłkę z linki 000 do nimfy, no bo to praktycznie nie daje jakiegoś oporu w wodzie. Dokręciłem na szybca na bazie, gdzie mieszkam, kilka streamerów z kulką 5,5 czarnych pijawek i słuchajcie, łowiłem czymś takim. Przypon dowiązany z fluorokarbonu 17 do 000, na tym zawieszone dwie takie plomby po 5,5 mm i to był jedyny sposób, żeby się do tych ryb dobrać. Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz, że wy robicie tak. Jak tym w ogóle rzucić, no nie? To było wyzwanie. Jak tym rzucić, jak to podać? Jedyne wyjście, jakie było, to po prostu nadrzucać to wszystko, tak jak się nadrzuca z nimfy. Wyciągnąć tej linki troszeczkę, zrobić szybkie dwa, trzy mendingi, żeby całość mogła sobie w jakikolwiek sposób zatonąć. Ale dwa razy 5,5 to w miarę tonęło. Szczytówka do wody i ściąganie. Gdyby nie to, gdyby nie taka koślawa metoda, nie udałoby mi się w sumie dzisiaj też fajnie połowić, bo jak widzieliście, tam wjechał pstrąg 52 cm. Oprócz tego jeszcze 3, ale to były takie rybki 30 kilka centymetrów, ale też piękne ryby, mega wypasione, mega wypasione. Tutaj są ryby, mają słuchajcie, tutaj sporo żarcia, pięknie wybarwione. No i tak to wszystko wyglądało. Ja tak szczerze mówiąc chciałbym siebie, bo gadałem z kumplem, z Jackiem, mówi: Szymon, jak ty tym rzucałeś? No nie, ja mówię: Boże, słuchaj Jacek, ja bym chciał, żeby ktoś stał za mną albo z boku i mnie nagrywał i widział to, co ja robię, bo zdajecie sobie sprawę z tego, jak na lince 00 nić ma się założone dwie takie plomby i próbuje się tym w ogóle gdzieś tam rzucić, jakąś przynętę podać. To
była naprawdę komedia, ale dzięki tej komedii udało mi się dzisiaj jakieś ryby złowić. A ja Was serdecznie pozdrawiam z nad pięknej Skawy. Moi drodzy, trzymajcie się, łamcie kije. Cześć.